na świecie by nie wytłumaczył, co ten człowiek gwizdnął. Bramkarz miał strzał, odbił strzał i złapał drugi raz, a on gwizdze wolnego pośredniego. Określę to dosadnie, ale chyba tak trzeba pewne rzeczy określać. To był boiskowy bandytyzm. Nie wiem dlaczego, dlatego że jest ślepy, głupi albo po prostu niedouczony, marnuje wysiłek ludzi. Na to zgody nie będzie. Powtarzam jeszcze raz, dla mnie był to boiskowy bandytyzm. I ten człowiek nigdy więcej nie powinien wyjść na boisko, w żadnym charakterze, ani piłkarza, ani sędziego, bo się do sportu nie nadaje. No dobra, umówmy się tak, ja trafiam teraz do różnego, a ty subskrybujesz mój kanał.